Witam ponownie Państwa w firmie Energygas Polska. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować instalację Lovato Direct przeznaczoną do samochodów z silnikiem FSI i TFSI. Tutaj właśnie mamy zamontowaną w samochodzie Audi A6 z silnikiem dwulitrowym z 2012 roku. Ogólnie instalacja nie różni się znacznie od standardowych instalacji. Niestety ten system musi działać z małą ilością dotrysku paliwa. Oczywiście jest dalej bardzo ekonomiczny, bo udział benzyny w jeździe jest około między 10 a 15%, czyli cały czas mamy bardzo dobrą ekonomikę jazdy na gazie. Tutaj właśnie są wtryskiwacze gazowe. Z boku mamy zamontowany reduktor od instalacji, który rozpręża gaz z fazy ciekłej w fazę lotną. Komputer gazowy w tym momencie zamontowany jest tutaj przy podszyby, nie będziemy Państwu go pokazywali. Natomiast pokażemy resztę elementów, które tutaj w tym samochodzie są zamontowane. Stacyjka również nie różni się znacznie od standardowych stacyjek w instalacjach gazowych. Zasada działania jest również identyczna, czyli uruchamiamy samochód, po czym po chwili samochód przechodzi sobie na gaz i pracuje sobie na gazie. W każdym momencie możemy oczywiście przełączyć sobie go na benzynę, tak jak to teraz zrobiliśmy, i ponowne wciśnięcie powoduje przejście na gaz i automatyczne praca na gazie. Tak wygląda stacyjka. Przejdźmy do zbiornika, który w tym samochodzie jest w dość nietypowym miejscu z racji braku koła zapasowego. Został zamontowany, znaczy został przeniesiony akumulator, który był na samym środku, troszeczkę z boku, natomiast w jego miejsce wszedł zbiornik. To jest 40-litrowy zbiorniczek gazu, czyli taki walcowy zbiornik w miejscu koła zapasowego. Ale również takie zabudowy wykonujemy u nas w firmie, dość nietypowe, także staramy się dobrać instalację i zbiornik do każdego samochodu. Tutaj oczywiście mamy wlew, przy tych samochodach wlew można zamontować przy wlewie paliwa, tak to wygląda. A tak jak na początku powiedziałem, jest to instalacja Lovato Direct, przeznaczona do samochodów z bezpośrednim wtryskiem paliwa z udziałem 15% udziału benzyny w pracy na gazie celem przechłodzenia i ochrony wtryskiwaczy benzynowych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do nas do firmy Energygas Polska.